Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Zephon. Dowiedziałem się jeszcze jedną ciekawą rzecz w kompendium, że tak naprawdę mamy 8 ras, którymi możemy grać, ale są 3 tak zwane NPC-owe, powiedzmy, rasy, którymi ich nie kontrolujemy. Przede wszystkim ten sławetny Zephon. Maszyny Zephona pozostają na polu bitwy jako część nieznanego planu, który może zakończyć znane nam życie. Cyberbyty zamieszkały świat i toczą nieustaną wojnę z innymi mieszkańcami planety. Mamy też chyba Łotrzycę i chyba Tajemny Trybunał. Do końca nie wiem, to trzeba by zobaczyć na początkowych tych. Pustelnik, bo tu nie ma tych ikonek, które są na początku. W każdym razie są 3 takie jeszcze NPC-owe frakcje. Więc tak naprawdę sporo jest tego wszystkiego kontentu w tej grze. No i dobra. Na czym to skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że zaraz się nam skończą algi. I może warto tą fabrykę alg zrobić, tylko ile to będzie? Ekstraktor minerałów. 4 tury. No to nie wiem, co się stanie, bo będzie nam jednej algi brakować. Czyli jedną jednostkę prawdopodobnie stracimy z tych, bo one, nie wiem, czy one będą od razu rozwiązane, czy co z nimi się będzie działo. Nie mam pojęcia, ale to ciekawe, dowiemy się. Tu widać też, że są jakieś gdzieś drogi, tak? To jest droga? Nie. Rzeka. To co oni tu mają? Aha, dobra, to wyglądało jak droga, jest rzeka. Wydaje mi się, że możemy tego, że tak powiem, ogarnąć. Co prawda wszystkie jednostki, żeśmy dość daleko od miasta sobie wywalili. No ale trudno. Generalnie budowa tych alg, tych kać fermentacyjnych nie jest zbyt optymalna tutaj, bo tak naprawdę mamy fabrykę chipów, czyli bardziej powinniśmy w te cyberowe rzeczy iść, ale czego się nie robi dla sprawdzenia, jak to wszystko działa. Wolę nie podchodzić z bliska. Co to w ogóle jest? Generator fazy. A, energia. O, to jest fajna rzecz, którą warto by spuszczony ze smyczy. No niech sobie będzie spuszczony ze smyczy. Ci niestety mają zasięg ataku tylko z bliska, więc zobaczymy, czy jak zaatakuję tak, to mnie zaatakują w odwecie? Pewnie tak, ale pewnie i tak stracimy te czerwie, więc a może i nie? Nie wiem, czy ich załatwimy w tej turze, ale nie załatwimy. Zasobnik możemy tu podnieść. O, żywność. Generator fazy, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że też powinniśmy drugie miasto założyć, ale to na razie badania naukowe potrzebujemy do tego. Zanim to będziemy mogli zrobić. W ogóle, no, tutaj jeszcze trochę jest terenu z prawej strony i z lewej. Więc tu by było dobrze wiedzieć, jaki jest teren. Czy tu są klify, czy ten coś może nadejść. Tu coś widzę, że jest w ogóle. Jakieś miejsce. Ciekawe. Zobaczymy, ile oni atakują. Ojej, tam są jakieś robale. I tu też są jakieś robale. A nie zaatakowali. Może oni nie atakują, tylko robią te, hodują deformacje co pewien czas.
Ale mają strasznie dużo hapeków. Czemu w ogóle nie zadajemy obrażeń? A nie, zadajemy, tylko jest tak, okej, okay, dobra. Uszkodzenie, skorodowanie, co żeśmy im zrobili? Minus 33% celności. Aha. Aha, tylko że teraz nie wiem, co to są za zawisaki jakieś. Czy ty jesteś w stanie w ogóle gdzieś tutaj dojść? Masz jeden punkt ruchu tylko. To nie bardzo. Tyle jesteś w stanie tylko dojść, więc nie będziesz jak zabijemy tego w pobliżu. Więc dobra. Ach, zapomniałem o tym. Krwawe pnącza. Bo chcę mieć przynajmniej jednostkę gdzieś tu w okolicy. Bo tu jest problem, nie chcę podchodzić do tych ziomali. Jeszcze mu zostało trochę. Roztrzęsienie, załamanie. Bardzo ładnie. Zwisaki mechaniczne. Lasery mają. Dość dużą celność. Ale małe obrażenia. A, czyli to są takie dronki jakby. No dobra. Ale oni są roztrzęsieni teraz z powodu tego, że zniszczyliśmy to. No nie wiem, czy to było skojarzone ze sobą. Dobra, wynieśli się troszkę. Dobra, i teraz zobaczymy, czy stracimy te jednostki, czy nie stracimy. Generator fazy, super, akurat się przyda. Ci mają... Z daleka mogą atakować pistolety laserowe. Nakłada cechę niski poziom mocy na broni o poziomie mocy innym niż niski. Ciekawe. Czyli zmniejsza obrażenia. Dobra, będziemy troszkę agresywni. To prawie żeśmy zwisaki załatwili. Czyli oni jak nie są zagrowani, jak nie mają tego statusu spuszczenie ze smyczy, czy jak to się jakoś tam nazywało, to nie atakują, jak podejdzie się do nich tak od razu. Badania, bardzo ładnie. No tu wolę daleko nie iść.
Dobra, mamy badania. To mamy. Tak, tak, tak. 6 do 8 populacji mamy. Aha, tu mamy maksymalne budynki mieszkalne. A tu jest chyba, że 4 tury, wymagane 4 populacji do następnej populacji, tak mi się wydaje. Dobra. Tu budujemy te algi, ale jeszcze 2 tury to będzie trwało. Tu na razie, no moglibyśmy jakoś bojowników zrobić, ale nie wiem, czy bym nie oszczędzał na troszkę jakby lepsze jednostki. Tu coś przylazło. Wow, jak żeśmy dostali, kurde, po ryju od nich. Plac budowy produkuje pojazdy, transportery. Ohoho, te wymagają badań, ale mamy już przynajmniej jakąś fabrykę. I atrybuty. Produkcja 6, minerały 2, badania 2. Dobra, to już mamy dużo tutaj, więc ja bym przeszedł do poziomu drugiego, bo tu powinniśmy przynajmniej 3, żeby dostać się do inżynierów. Minus 10% koszt utrzymania jednostki. To jest ciekawe, bo my mamy, nasze jednostki mają plus 30%, o ile się nie mylę. Wyszkolenie wojskowe, nie zostawiamy nikogo. Powrót każdego żołnierza z misji ma wysoką cenę. Koszt utrzymania jednostek w armii poległego żołnierza jest zwiększony. A, drobna przerwa, bo jeszcze katar mam, zresztą słychać troszkę jak mówię. Nie wiem, czy nie możemy tych mięsnych żniw zrobić znowu, tylko trzeba by o tym pamiętać. Bo to co pewien czas możemy dodawać tutaj. Nie wiem, czy to coś dało. Mamy 6, 4. Pewnie żywność to dało. 1, ok. Zobaczmy, czy tą jednostkę żeśmy stracili, czy nie. Niedobory, minus 10% celność. Aha, czyli jak już, to nie jest tak, że jednostka nam ginie, tylko że po prostu będziemy mieć mniejsze problemy z celnością, z takimi rzeczami. Okej. Dobra, bo ja się tam wybrałem tak daleko i nie wiem, czy jest sens aż tak daleko iść, bo nie wiemy jeszcze, co jest w ogóle tu i tu. Ale ja myślę, że gdzieś drugie miasto można by gdzieś tu założyć, w jakimś tym rejonie. Szczególnie, gdzie tutaj mamy dwa konstrukty. Ale to jeszcze tak szybko nie założymy, więc część jednostek bym tu zostawił, ale część bym wysłał tutaj, żeby ogarniać ten i ten teren. Bo to też warto zrobić. Tutaj widzę, że jest w ogóle taki jakby wąski przesmyk, więc może i w ogóle woda, więc możliwe, że tutaj jest, wystarczy pilnować tego miejsca i będzie ok. Czy mają jeszcze jakieś punkty ruchu? Nie mają już żadnych akcji. Co to jest? Zbiorniki kompostownicze. O, to tam byśmy algi mogli mieć. Tych źle rozłożyłem. Raz, dwa, trzy. Ci są w granicach. Ci nie są, więc bym ich troszkę tutaj dał w to miejsce. Ale nie wiem, czy w tej turze ich załatwimy. Chyba nie. A nie, możemy stąd załatwić. Jeszcze mamy szansę. Dobra, poziom kolejny. To wy możecie tu pilnować. A was, kurczę, nie chcę nigdzie na razie wysyłać. Wy tu poczekajcie i tak się musicie. Nie, już żeście się podleczyli. W ogóle macie też, oni mają taką cechę rozpoznanie za darmo na siebie. Odsłania pola. Zasięg 3. No właśnie.
Czyli mamy takie odsłanianie, powiedzmy, co to jest? Giełda ocalałych, wpływy. Może warto tu podejść, ale tak ostrożnie bardzo. To wiemy. To wiemy. To wiemy. Wybierze kręt badań. Aha, nie wybraliśmy tutaj tego właśnie. 9, 11, 2. Miasta zwłok. Co to jest? Udostępnia w konkordacie niespotykane przedmioty ludzi. A, takie rzeczy. Generuje ludzkie operacje, wytwarza punkty rozwoju wpływu. Skanowanie satelitarne, odsłania pola. O! Walkiria, duża mechaniczna latająca bohaterka, która rozkoszuje się śmiercią wrogów. Może warto takie coś zrobić też. 0,5% produkcji dla każdej zautomatyzowanej fabryki. Teatr fotograficzny. Zwiększa lojalność. Kompleks mieszkalny. Nie wiem, czy nie będziemy niedługo potrzebować kompleksów mieszkalnych. Zwłaszcza, że to jedną turę w tym momencie nam da. No, tu jeszcze jakieś ziomale łażą. Aha, jakieś tam ziomale się pojawiły. O kurde, ale dostał. Tu jest jakiś pustelnik. Dobra, wybierz temat badań. Nie wiem, czy bym w tą Walkirię nie poszedł, żeby mieć jakiegoś dodatkowego bohatera. O! Rozmowa przychodząca, pustelnik. Litościwy, potężny bycie, tak? Wojna nas dzielić, lecz chcieć zająć ci chwilkę. Ja być najstarszym z żywych akrynów. Podążać za proroctwem, przybywać do tego świata z pochodnią oczyszczenia, bowiem zagrożone być wszelkie życie. Znać porażki i stanąć przed wizją własnej zagłady. Okej. Wiedzieć, że to ty, być błogosławionym wybrańcem, takie odrodzenie widać przez całe wieki mego życia. To cud. Twoja reputacja o przywódcy w imieniu pustelnik została wzmocniona. Powód nie umarły. Czy on nas lubi? Czekać całe wieki, udzielić odpowiedzi natychmiast. Oferuj pokój. Jestem czy wyczerpany, zmęczony zabijaniem. Traktat pokojowy. Nie mogą atakować siebie nawzajem. Wzmacnia twoją reputację przywódcy. Podarunek. Czyli możemy zrobić sam pokój. Możemy dać mu podarunek. Albo na razie nic w tym momencie. Może na razie zawrzyjmy pokój. Akrynowie, pomoc, no, niestety my mieć niewiele. Rozważ płatność za umowę. Za to, że potrzebujesz więcej. Nie chcesz wprawić machiny w ruch, tylko chcesz, by było sprawiedliwie. Szanuję to. To ile chcesz. Aha. Odmów płatności za umowę. Nie mogę ci zapłacić. To nie byłoby właściwe i nie pytaj dlaczego, bo dobrze wiesz. Zdobądź swoje cholerne pieniądze gdzie indziej. No pewnie, że zdobądź. Nie zapomnij o moim celu. Chcieć bezpieczeństwa dla wszechświata. Podarunek na razie wystarczy. Czyli tu jest kolejna frakcja. Pustelnik. Dobra. No to my musimy na pewno tutaj przejąć miejsce. Wydaje mi się, że tych biologicznych, oni nie są mocni, ale z drugiej strony mają też ruch 3 i ataki z bliska, więc można by ich tu zostawić po prostu. Oni się pewnie załatwią tych. Stojąca woda przyciąga muchy? Odkryto wykręcone palce. Dobra, powinniśmy ich załatwić. Raz, dwa, trzy. Doświadczenie dla nas, nie dla nich. No, to już jest ładnie, bo mamy poziom 4 bojowników. O 5%. K
Każdy poziom powyżej pierwszego zwiększa atrybuty jednostki, punkty zdrowia oraz zadawane obrażenia o 5%, a także morale o 10%. Dobra, wy wracacie. Wy już się ruszyliście, więc tak, tu zostawię taką ekipę z tym transportowcem. Albo bez transportowca. Dobra, co wy tu macie teraz? Wybudowaliście już w tym momencie te algi, więc jesteśmy na zero. Wydaje mi się, że coś z energią. Albo przejąć następne pole może. Tutaj nic nie wybudujemy, ale będziemy mieć plus 20% tych chipów, których na razie i tak nie potrzebujemy. Ja bym szedł w tym kierunku. Może przejmijmy. Nie wiem, czy jeszcze jednych jednostek bojowników bym nie zrobił. Dobra, wykręcone palce. Mamy kać fermentacyjną. Pożeracz umysłów? O kurde. Duża jednostka, jednostka głosu. Atrybuty 3, bronie, łamacz umysłów, przerażenie. Dobra, na razie nie walczymy z nimi, więc nie muszę się tu przejmować. Chyba. Mam nadzieję, że on nie przejdzie tutaj. Aha. O kurde, tu jacyś są. No właśnie, tego się bałem. On nas nie zaatakował, mam nadzieję. Niedobitki akrynów atakuje jednostkę transporter patrolowy. No to tu. Dla nas lepiej jest z daleka. Ruiny dają nam bonus i zarośla. Więc ja bym się odsunął. Bo ci mają ataki też dwa. Chociaż nie wiem, czy tu nie mieliśmy większych bonusów, ale dobra. Będziemy się powoli wycofywać. Pożeracz umysłów atakuje bojowników. Zaraz! Mieliście być tego! Halo! Nastawienie na współpracę, ale nas atakują. Nie możemy rozmawiać. Dlaczego wy żeście nas zaatakowali? Morale. Dobra, musimy się przyjrzeć, co oni tu mają. Iluzja. Plus 33% redukcja obrażeń dzięki nieśmiertelności. Aha. Co mamy dalej? Duże. Lewitacja. Aha, czyli on może nad wodą i tak przelecieć. Biologiczny. Sprawność. Zmniejsza koszt ruchu w lasach, ruinach. Rozwój jak plus 15 zadawane obrażenia. Maksymalna. A trzeci poziom, że ma. I ma co? Ostra kołyska. 9,2. 50% walka w zwarciu. Przerażenie. Nie może atakować przez klify. Nie posiada możliwości czuwania. Albo może łamać umysłów robić. I to ma atak 2. Przerażenie. Czyli oni zadają przerażenie jednostkom. Zresztą widać tutaj po morale naszych jednostek. Czy da się zamienić tę jednostkę? Ale tak, żeby jednocześnie ich... Dobra, wy do lasu. I po ryju ich tam strzelić. Trzeba było najpierw tymi zaatakować, bo oni mają pancerz, tak? Nie, nie mają pancerza, to nic nie daje.
Ale zadaliśmy mu przynajmniej skordowanie, no ale to nic nie daje skordowanie, bo to tylko pancerz zmniejsza, on i tak nie ma pancerza. Czyli dopóki nie mamy pokoju, to możemy atakować się wzajemnie. Z tego wynika. No dobra, to wy musicie tu zostać. Odkryto mgłę. Kosz ruchu, zasięg widzenia, redukcja obrażeń dzięki osłonie. Gdzie jest mgła? A tu jest mgła. Na trzy tury pustelnik dał nam tą. Pożeracz umysłów? Zaraz. Nie rozumiem, skąd ta mgła się tutaj wzięła. Kompendium, mgła. Śmiertelna pułapka i tak nas nazywali. A krynowie skryci za gęstym odrwili z nas. Plus jeden koszt ruchu, plus jeden zasięg widzenia. Znaczy jeden zmniejszenie pewnie zasięgu widzenia i mniejszy koszt ruchu. Redukcja obrażeń dzięki osłonie. Zadawane obrażenia chyba są mniejsze. Dwa punkty zdrowia na jednostki sojusznicze w każdej turze. No nie bardzo rozumiem. 9 na 14. Aha, bo to nam zmniejsza zdrowie. Czyli on, jak żeśmy go zaatakowali, zaraz, bo może on miał iluzja, to nie, duże, nie. Lewitacja, skordowanie, to mnie nie interesuje, biologiczny, sprawność. No bo nie wiem, skąd się wzięła ta mgła nagle tutaj. Dobra, niedobitki akrynów mnie nie interesują, to są słabizny, a... Ło, to nie jest dobre. Dobra, zwiał gość. Tylko co nam w tym momencie tą mgłę dało? Od pustelnika. Może on ma jakieś takie, że atakuje tym, tą mgłą. Dobra, to wypad z tej mgły. O kurde, a co toś tego? Skąd on się tu wziął? Halo, panie. Szanowny. Jego tu wcześniej nie było. Wracać. Ten już jest na naszym terenie. Dotąd jest nasz teren, do tego przełęczy. I tu będziemy się tego trzymać. Dobra, to wy musicie jednak, kurczę, się wrócić. Bo tu widzę, że są pewne... Aha, za blisko podjechałem, ale dobra. My tym mogliśmy mieć dwa pola od tego, ale dobra. Wy macie 22 na 26. Dobra. Dacie radę. Tu się dużo dzieje. Dobra, przejęliśmy pole. Energia. No żywność i minerały na razie mamy ok, ale z elektrownią. Nie mamy tu żadnych bonusów do elektrowni niestety, więc w zasadzie w dowolnym miejscu możemy to zrobić.
No dobra. Zobaczmy, bo tutaj nie wiem skąd on się tu pojawił, kurde. Może oni stamtąd przyszli? Dobra, dostał. Choć nie wiem, czy ci przetrwają. Wow! Zjadł go! Zeżarł go! Pożarł mu umysł. Dobra. No to trzeba go gdzie na... No to teraz... Jedziemy, powinniśmy go załatwić. Ładne doświadczenie. Dobra, wypilnujecie tu. Wy... Do środka, na wszelki wypadek. Wy do ruin, tutaj. A wy się powoli tu bawcie z nimi. Powinniście dać radę, spokojnie. Oni nam 2,7 zadają obrażeń, my 2 regenerujemy. Ło, żeż kurde. Ten nie odpuszcza goś tutaj. Jesteśmy w ruinach. 33 redukcja obrażeń, a giełda ocalałych. A, to tylko wpływ. To nie ma żadnych bonusów. A może ma. Ale nie jest powiedziane. Dobra, wy jesteście w stanie tutaj załatwić. Ale wy się chyba nie regenerujecie. Też plus 2, nie umarły. Nie umarły łazik. I mamy tutaj wsparcie, więc... A tu jednak musimy pilnować wszystkich, bo po prostu widzę, że oni tu nie odpuszczają. A, wy jesteście po Haratani. Osiemnaście... Morale nieskończone, kurde. A może to jest ten, z tych NPC-ów, bo zaraz... pustelnik... Jest nastawienie na współpracę, ale nas tu ładują, nie? Po ryju. Cechy przywódcy frakcji. Pustelnik, tajemniczy trybunał, Zefon. Właśnie nie wiem, czy pustelnik jest jedną z frakcji, czy nie. To bym musiał sprawdzić między odcinkami na zasadzie no, z tego początkowego ekranu, czy można wybrać tą rasę. Dobra. Bring darkness to the surface. Rzeka, no i mamy cykady, które... Jak to 0% spoczynnik leczenia? Może dla tych jednostek jest 0% spoczynnik leczenia? Nie wiem, co tą ciemność, tą mgłę tutaj zrobiło. Wy jesteście full. Co z bliska zaatakujcie.
No trochę brakło. Znaczy mógłby tego wysadzić, tylko że boję się, że jak wysadzę tę jednostkę, to ona niestety zginie, bo ona jest słaba. Jeszcze bym zobaczył na te cykady. Zero procent współczynnik leczenia. Aha. No dobra. Nie pomijaj miasta. To pomij, bo już nie będziemy więcej chyba jednostek wytwarzać. Chociaż w sumie moglibyśmy, bo taki jeden koszt utrzymania. Może jeszcze zróbmy jednych. Tak, żeby mieć tutaj przynajmniej trzy jednostki. Bo tu widzę, że... Aha. Jezu, jak ja mam ataki. Dobrze, że się nasi leczą. Roztrzęsienie. To oni głównie morale atakują. Dobra, zaraz ich tu załatwimy. Ciekaw jestem, czy ten, co był w środku, też odzyskał te punkty, bo tego nie jestem pewien. Tu chcę zobaczyć, co jest. Dobra, ciebie można już wyciągnąć. Tam się będziesz szybciej leczył w następnej turze, a ty możesz tu czekać. Spokojnie. Tam ci gdzieś uciekli. Łuk elektryczny większe obrażenia, ale też w drugą stronę jakby daje obrażenia. Dobra, co wy żeście zrobili? Mamy, tak, energię mamy. No to co, dalej rozbudowywujemy się. Jakbym chciał coś przejąć... O kurczę, to ja tutaj nie mogę więcej przejmować, tylko te rejony. Kompleks mieszkalny by trzeba było zrobić. Żeby móc większe miasto mieć, bo maksymalne teraz mamy chyba 8. No i ciekawie się zrobiło od razu. No dobrze. Zrób tu skanowanie, żeby wiedzieć, co się dzieje. Tu w zasadzie nie ma nic takiego ciekawego. Kanion. Zasobnik głosu. Zaryzykujemy. Aha. Tak się kończy ryzykowanie w tej grze. O kurde. Ale mamy wsparcie. Pytanie, co tu robimy? Wiesz co? A krwawe pnącza, to bym tam nie chciał iść. Ja bym zrobił tak. Ty idziesz tu. Się będziesz tam leczył szybciej. Jeszcze troszkę trzeba będzie bliżej podjechać. Co tu mamy? Zadaje 33% ataku z otrzymaną bronią na atakującego. Czy jak tutaj będziemy, to jak nas będą atakować, to my tu mamy wzmocnienie, tak mi się wydaje. To bym zebrał. Ale nie tak od razu.
Cykady to też jest zero leczenia. Gdzieś żem algi skąd... Stąd pewnie wziął. No to dobra, algi się zawsze przydadzą do utrzymania tych jednostek. No ci ładują nieźle. Walkiria. Okej. Co dalej? Potrzebujemy drużyny przeciwpancerne. Biegamy, że jednostka piechoty. Musi stać miejsce, żeby zwiększyć celność ataku. Może by te protokoły zbawienia dać, to będziemy mieć mniejszy koszt utrzymania jednostek, czyli w konsekwencji będziemy w stanie utrzymać więcej jednostek. No dobra. Ale żeby się trzymać tak mniej więcej 40-minutowych odcinków, to myślę, że na ten odcinek wystarczy. Dzięki za obejrzenie, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.